Kiedy rozpakujemy swój pierwszy aparat i zaczynamy robić zdjęcia, strzelamy wszystko i wszędzie, gdzie tylko się da. Jest jednak coś, co pozwala natychmiast robić o wiele lepsze i ciekawsze zdjęcia. Coś bardzo oczywistego, lecz łatwego do przeoczenia. Zrobimy dzisiaj kilka zdjęć, więc przygotowałem kilka rekwizytów znalezionych w domu i w biurze. Użyję dzisiaj całkowicie zwyczajnych przedmiotów, które każdy z Was może znaleźć u siebie w domu. Dlatego, żeby Wam pokazać, że nie potrzebujecie modelek ani drogich rekwizytów po to, aby robić dobre zdjęcia. Przedmioty te pozwolą mi pokazać, jak każdy z Was ze zwykłego zdjęcia będzie mógł zrobić coś naprawdę interesującego. Bez potrzeby inwestowania w nowy sprzęt czy kursy fotografii. Zacznijmy od kilku bardzo oczywistych zdjęć. Załóżmy, że ktoś poprosił nas o sfotografowanie ich nowego produktu. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to znalezienie ciekawego tła i zrobienie na nim kilku zdjęć. A co jeśli powiem, że tło nie ma żadnego znaczenia, a przynajmniej ma bardzo małe znaczenie? Tym razem, robiąc zdjęcia tych samych przedmiotów, spróbujemy czegoś nowego. A mianowicie zmienimy kąt ustawienia aparatu względem rekwizytów. Robiąc zdjęcia w ten sposób, szybko zauważycie, że tło przestaje mieć znaczenie, a im większa odległość od tła do rekwizytu, tym mniej je widać. Taka kombinacja dodaje naszemu zdjęciu ogromną ilość głębi i pokazuje naszemu widzowi, jaki punkt na zdjęciu jest najważniejszy lub najciekawszy. W zależności od aparatu i obiektywu, którego używamy, osiągnięcie tego efektu będzie wymagało ustawienia się w jednym z następujących sposobów. Jeżeli do dyspozycji mamy jasny, krótki obiektyw jak ta 50, sprawa jest bardzo prosta. Ustawiamy się w odległości około pół metra od rekwizytu, ustawiamy ostrość i robimy zdjęcie. Sprawa może się troszkę skomplikować, jeśli posiadamy tylko większy obiektyw, jak ten Nikkor 18-108. Mimo, że nie jest to jeszcze teleobiektyw, jego długość ogniskowa jest na tyle szeroka, że będziemy musieli się troszkę nagimnastykować, aby osiągnąć ten sam efekt. Robiąc zdjęcia takim obiektywem, staniemy około metra dalej, ustawimy obiektyw na maksymalne przybliżenie i upewnimy się, że za naszym rekwizytem nie ma nic w odległości co najmniej metra. W tym wypadku do ćwiczeń lepiej będzie użyć dłuższych przedmiotów, ponieważ ułatwi to skupienie ostrości i uwagi widza na pojedynczym punkcie. W przypadku mniejszych przedmiotów uda nam się dodatkowo uzyskać bardzo ciekawy efekt zamazania tła zwany bokeh. Niestety przy takich obiektywach im mniejszy fotografowany obiekt, tym większe prawdopodobieństwo, że zmieści się on w naszej ogniskowej. Przez to cały będzie wyraźny, a nasz efekt będzie mniej widoczny. Innym sposobem osiągnięcia tego efektu jest użycie obiektywu makro. Z tym, że wtedy nasze zdjęcia będą miały ogromne przybliżenie, co jest już właściwie inną kategorią zdjęć. Dlatego powiemy sobie o tym innym razem. Jeżeli znacie inne sposoby osiągnięcia tego efektu, dajcie znać w komentarzach poniżej. Bardzo chętnie dowiemy się, jak Wy zrobilibyście te zdjęcia i jakiego sprzętu byście użyli. Widzimy się w kolejnym filmie, a w międzyczasie nie przestawajcie tworzyć i eksperymentować. Cześć!